Piłkarzu WKS-u 1957 Wieluń nadal bez wygranej u siebie w 2023 roku. W 21. kolejce łódzkiej 4. ligi podopieczni Romualda Solarka i Marka Nowaka przegrali tym razem ze Zjednoczonymi Stryków 2-3. Porażka boli tym bardziej, że poniesiona została z drużyną, z którą jesienią wielunianie jako jedyną pokonali na wyjeździe. Początek konfrontacji nie zwiastował nieszczęścia, gdyż w 13. minucie po golu Igora Mikołajczyka zza linii pola karnego gospodarze objęli prowadzenie. Niestety potem z każdą minutą było już coraz gorzej. Gratuluję panie trenerze za walkę, mecz mógł się podobać, no ale jak punktów nie było u nas, tak nie ma wygranej, mówię o wygranej, na którą czekamy 12 listopada z Kutnym, 12 maja minie pół roku. Doczekamy się teraz za 3 dni? Czy się doczekamy, czas pokaże. No, natomiast no, na pewno naszą grę w sposób negatywny weryfikują indywidualne błędy, tak? Potrafimy już stworzyć jakiś tam poziom gry. Nim nie odbiegamy od rzeczywistości z czwartej ligi, natomiast no, ucieka nam rytm gry, uciekają nam sytuacje, uciekają nam błędy z powodu takich indywidualnych zachowań, działań i, no, i za to płacimy karę. Wydawałoby się, że 3 zwycięstwa na wyjazdach to była, można powiedzieć, jeżeli drużyna niżej w tabeli wygrywa z drużyną wyższą, wyżej w tabeli na wyjeździe, to że odpowiada mu gra z kontry. Dzisiaj się tak mecz ułożył, że można pograć było z kontry, a jednak nie wyszło, prawda? Bo prowadzenie i mogliśmy się ustawić na tą grę z kontry, jednak przeciwnik, którą grę nas przewyższał, przynajmniej te 3/4 meczu. Tak, no, przewyższał nas do momentu, kiedy dopuściliśmy właśnie do tych kilku sytuacji, kiedy uciekł wtedy też wynik, tak, bo pierwsza faza wyglądała tak, że jakby nie odbiegamy w tym, co robimy na boisku i to jakby wracam do tego pierwszego, tak, że ciężko nam utrzymać w dłuższym fragmencie taki odpowiedni poziom gry, bo gdzieś te błędy indywidualne cały czas wracają. Ta nasza przewaga w ostatnich 20 minutach wynikała z tego, że dostali chłopaki wiatr w żagle po tym bramce z karnego, czy po prostu o tyle przewyższaliśmy w przygotowaniu kondycyjnym przeciwnika? Myślę, że trudno powiedzieć, czy jedno i czy drugie. Myślę, że trochę jedno i drugie. No, przygotowanie uważam, że jesteśmy dobrze, tak? Bo i mecze, które wygrywamy gdzieś tam w końcówkach, to też jakby to potwierdzały. No i wiadomo, że wtedy już jest ostatnia faza meczu, rzucamy się do ataku, bo już nie mamy nic do stracenia, tak? Przyzna pan, że brakuje nam do takiego prawdziwego napadziora. Ja tam nie jestem takim typowym piłkarzem, ale tej prawdziwej dziewiątki, jak teraz się mówi u tych komentatorów, która by zrobiła swoje z przodu. No, myślę, że więcej bramek moglibyśmy strzelać, aczkolwiek no, te nasze dziewiątki pracują, nie mogę powiedzieć, efekt jest tego raz lepszy, raz gorszy, ale no, co, no, możemy tylko pracą gdzieś to podciągnąć, tak? Dzisiaj wybrany MVP przez redakcję TVK WSM, Kubaszanie z naszej drużyny, nie ten, co strzela bramki, ale ten, co dużo pracował. No powiedz, dlaczego bez efektu punktowego dla drużyny? No, bardzo mi miło, no myślę, że zabrakło tutaj szczęścia, no bo sytuacje były pod koniec, w ostatnich minutach w sumie można powiedzieć 3-2. Tydzień temu przegraliśmy 2-1, brakuje nam właśnie takiego kropki na i, żeby postawić, żeby na przykład ten punkt nawet dowieść, bo w ostatecznym rozrachunku to się będzie liczyć, no nie tak, ze Zduńską Wolą. Brakło nam jednej bramki, dzisiaj tak samo brakuje jednej bramki. No myślę, że po prostu brakuje troszeczkę szczęścia, no ale mamy jeszcze kilka meczów, no jest sporo meczów do zagrania i myślę, że to szczęście się odwróci, bo ciężko pracujemy, no i myślę, że efekty będą, że te bramki będą lepiej wyglądać. W rundzie jesiennej więcej punktów zdobyliście tutaj przy Wojska Polskiego. Teraz tak się składa, że najpierw 3 porażki na wyjazdach, potem 3 zwycięstwa. Ta gra tutaj na swoim obiekcie jakoś was usztywnia, że nie możecie pokazać tego, co potraficie, czy inne przyczyny są tego braku punktów. Ja już mówiłem trenerowi, że 12 maja minie pół roku, jak żeście wygrali to z Kutnem. Nie, myślę, że na swoim boisku fajnie się gra przy swoich kibicach, przy znajomych i tak dalej. Chłopaki wspierają, wiadomo, z grup młodzieżowych tak samo. Nie, myślę, że to są po prostu przyczyny takie czysto piłkarskie, że po prostu czasami nam, tak jak mówiłem, brakuje nam tej kropki na D. I jeśli chodzi o jakieś tremę, czy presję, czy coś, to no nie wiem, tak, wydaje mi się, że nie, że to nie o to chodzi, po prostu brakuje takiego szczęścia. I no dzisiaj, myślę, pokazaliśmy, że no, gra wyglądała dość nieźle, więc nie, to myślę, że nie chodzi o presję, tylko takie często piłkarskie sprawy, że nam brakuje po prostu troszeczkę czasami w tych meczach i tyle. No, najbardziej chyba może żałować tej sytuacji, co gdzieś 10 minut przed końcem, co na głowę do Pawła Spodziej podawałeś. Jakbyś wrócił do tej sytuacji, jak to wyglądało? No, tydzień temu bohaterem, mówiłem już dzisiaj, że kurczę, jakby dzisiaj strzelił bramkę kolejną w kolejnym meczu i nas uratował.
no to już mega, no ale no co, no nie wiem, ciężko mi też ocenić, bo byłem tam daleko z tamtej perspektywy, to chyba z trzeciego metra uderzał, gdzieś tutaj w piątce był. W piątce 12 plus. No, no myślę, że po prostu, no tutaj już mogło w krakach. Widziałeś go, że on tam wchodzi tak, i ty do, tak, tak, myślę, że... Co do centymetra rzuciłeś. Tak, myślę, że po prostu tutaj zabrakło, no nie wiem, może tutaj jakieś trema, czy coś, ta ostatnia minuta, no bo ciężko mi ocenić, no po prostu mocno uderzył też. Musimy to zobaczyć też na analizie, bo mówię, z tamtej perspektywy to ciężko mi to... 99 czy 100 minuta, tu widziałem, walczyłeś w środku, to jakby to była pierwsza minuta spotkania, to tak się dobrze... To jest od początku twoja dobra strona, przygotowanie kondycyjne, czy masz w genach, czy po prostu wytrenowane? Myślę, że to zawsze była taka moja mocna strona, taka wytrzymałość, że niekoniecznie taka szybkość, to może się tak wydawać, że jestem taki szybki, ale wytrzymałość, że po prostu... No, niektóre minuty to zawsze masz parę. No, że po prostu dużo treningów i tak dalej. Mam też takie swoje sposoby przed meczem, żeby to poprawiać. Takie swoje jakieś tam, że tak powiem, zżywieniowe rzeczy i tak dalej. No i nie, myślę, że to chodzi po prostu o przygotowanie, tak. Trenowałem, można powiedzieć, trzecie lidę i tak dalej, to jestem przyzwyczajony do takiego czegoś. 27 punktów ma więcej w tabeli Orkan Butrze, którego podejmujecie za 3 dni, ale dobra wiadomość, nie wiem, czy wiesz, przegrał w meczu 8 pozycję z Aleksandrowem. 0-4 u siebie. To daje coś do myślenia przed tym sobotnim meczem? Moje zdaniem, oprócz tych drużyn Bełchatów, Widzew, no to pokazaliśmy, tak, Piotrków był trzecie miejsce, że te drużyny są wszystkie zbliżone, tak, Stryków, Buczek. W pierwszej rundzie przegraliśmy 2-1. Potrafiliśmy z Kutnem wygrać też 3-0. To też zależy, bo te zespoły są wszystkie, można powiedzieć, takie równe, tylko są po prostu większe kadry i myślę, że to... Nie, podejdziemy do tego meczu normalnie tak, dzisiaj, tak jak... Tak do każdego, bez żadnej bojaźni, bo Buczek już pokazaliśmy w tamtej rundzie, że prowadziliśmy z nimi grę i po prostu przegraliśmy tam po dwóch karnych, więc nie, żadnej bojaźni na pewno nie będzie. Niestety chęci zakończenia czarnej pasy Wielunian w meczach na stadionie Wosir nie wystarczyły. W rozegranym bowiem 3 dni później meczu 22 kolejki Wielunianie również przegrali, tym razem 2-4 z Orkanem Buczek. W obecnej sytuacji pozostaje mieć nadzieję, że podtrzymana zostanie przez Wielunian seria wygranych na wyjazdach. Okazja ku temu już w sobotę w Łodzi, gdzie Wielunianie podejmowani będą przez uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego.